W dzisiejszym programie mówię o 7 głównych znakach końca świata, które udowadniają nie tylko fakt, że żyjemy w czasach ostatecznych, ale że żyjemy pod sam koniec czasów ostatecznych. Poruszę także kwestie zarządzania Bidena oraz kwestie, które po raz pierwszy w historii Ameryki są dokonywane, decyzje, które są podejmowane, a także odpowiem na niektóre pytania. Jimmy Evans. Witam ponownie w moim programie i na początku chciałbym Cię zachęcić, abyś subskrybował do mojego kanału, jeżeli to oglądasz, w języku angielskim, bo im więcej ludzi lajkuje, tym bardziej YouTube będzie to rozpowszechniać, co jest naszym celem, aby jak najwięcej ludzi to zobaczyło i było zachęconych. Mówimy dzisiaj o 7 głównych znakach końca świata, które przede wszystkim są bardzo specyficzne dla Izraela, które absolutnie opierają się o Słowo Boże, znaki, które potwierdzają, że jesteśmy pod koniec końca czasów. Zapewne myślisz teraz o Twoich niezbawionych członkach rodziny lub bliskich, dlatego będę chciał z Tobą porozmawiać dziś o tych znakach, które są nie do podważenia, a o których Biblia mówi od tysięcy lat, informując, że takie rzeczy będą się działy w ostatnim pokoleniu, co, jak widzimy, ma miejsce od 73 lat. Rozpocznijmy od Genezis pierwszego rozdziału, wiersze 14 i 15, kiedy Bóg powiedział: niech na sklepieniu nieba pojawią się światła, niech oddzielają dzień od nocy i służą do oznaczania pór, dni oraz lat. Niech też jako światła na niebie oświetlają ziemię. I tak się stało. A więc to Bóg stworzył wszystkie światła na niebie. Inne tłumaczenia również mówią: niech one będą wam znakami pór roku oraz wyznaczenia czasu. Słowo znak w języku hebrajskim oznacza oath. Można to również tłumaczyć jako sztandar albo sygnał. Czyli coś, co daje nam znak rozpoznawczy, tak samo jak znaki, które rozpoznajemy jadąc po autostradzie, ukierunkowujące i powiadamiające nas. W odniesieniu do czasów słowo pory, okresy albo sezony, hebrajski język określa to jako moed, co oznacza pascha, wieczerza, wyznaczony czas albo uświęcony lub oddzielony sezon. A więc Bóg od samego początku, od pierwszego rozdziału Genezis, mówi nam, że kiedy stwarzał niebiosa, sklepienie nieba i jego firmament, powiedział nam wyraźnie, że czyni to, aby objawić ludziom znaki na niebie oraz szczególne wyznaczone przez Boga, poświęcone przez Niego okresy, sezony. A więc od samego początku musimy zrozumieć, że Bóg ustanowił uniwersalną metodę komunikowania się z człowiekiem na temat ważnych wydarzeń, które będą miały miejsce dla Izraela, lecz nie tylko dla niego, ale globalnie. A więc kiedy Jezus się narodził, kiedy przyszedł na ziemię po raz pierwszy, pojawiła się tam gwiazda, która poprowadziła mędrców do Betlejem. Cały świat mógł ją obserwować. Ona nie była tam tylko dla mędrców, każdy mógł ją widzieć. Jednak inni albo nie dbali, albo nie obserwowali jej. Jednak cały świat w tej chwili jest ostrzeżony w dzisiejszym, naszym pokoleniu poprzez znaki księżyc, słońce i gwiazdy. Jednak my, dzieci Boże, musimy uważać, ponieważ duch Antychrysta zrobi wszystko, aby to ośmieszyć i aby zniechęcić dzieci Boże, aby to usłyszały. Łukasza 21, 25 i 26 mówią: i będą znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec ryku, morza i szalejących fal. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadchodzących na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Biblia mówi, że będziemy widzieć znaki na niebie, na księżycu, na słońcu oraz w gwiazdach. Mówię teraz o znakach końca świata. To jest kontekst Łukasza 21. Bóg przez to mówi: będę wam pokazywał znaki, abyście rozpoznali, kiedy moje przyjście jest bliskie. A więc gwiazdy, słońce i księżyc będą was o tym informowały. Pierwsze dwa podstawowe znaki końca świata widzimy w ostatnich 73 latach, które widzimy gołym okiem na niebie. W angielskich Bibliach spójrz na Joela 2, 30-31, jednak w polskich Bibliach jest to Joela 3, 3 i 4. I ukaże znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i straszny. Inne tłumaczenia nazywają to dniem wielkim i potężnym. Mówimy o powtórnym przyjściu Jezusa i powszechnie tak zwanym porwaniu Kościoła. A więc zanim ten dzień nadejdzie, Joel mówi to samo, co Piotr cytował w
rozdziale drugim na temat końca świata. A więc będziemy mieć Blood Moon, czyli księżyc, który będzie wyglądał, jakby zamienił się w krew, oraz zaćmienia słońca. A więc widzimy wyraźnie, że Bóg pokaże nam znaki na niebie, które nam objawią i poinformują, że coś szczególnego się wydarza. Jednak pytaniem jest, co już się wydarzyło? Powiem wam o dwóch fenomenalnych znakach końca świata, które już się wydarzyły na niebie, które musiały być od Boga. Tym pierwszym jest tak zwany Blood Moon, czyli zaćmienie księżyca. Nie wiem, jak wielu z was wiedziało, że zaćmienie księżyca jest biblijnym określeniem księżyca, który zamieni się w krew, co wyraźnie widzimy w Joela 3:4, kiedy księżyc zamienia się w czerwień i wygląda, jakby był skąpany w krwi. Następnie widzimy trzy zestawy tetrad. Tetrady są zestawem czteru zaćmień księżyca, które wydarzyły się dokładnie pod rząd w ciągu 2 lat, w poszczególne święta Izraela. Są to poszczególne paschy, możesz zobaczyć w tej chwili na ekranie. Te tetrady wydarzyły się w określonych datach. Pierwsza w paschę 2014 roku, następna Sukkot, następna pascha w 2015 roku, a następnie znowu Sukkot, dokładnie w kolejne święto Izraela, czyli dokładnie 4 zaćmienia księżyca, które wydarzyły się w przeciągu 2 lat. Każdy z nich w poszczególne święto Izraela. Pamiętając, że Izrael stał się narodem jeszcze w tym pokoleniu, w 1948 roku, następnie ta sama tetrada, którą widzieliście, również wydarzyła się w 1949 i 50 roku i każda z nich miała miejsce w święto Izraela. W 1967 roku mieliśmy 6-dniową wojnę, w której Jeruzalem się zjednoczyło, co prorokował Jezus w Łukasza 21, kiedy Izrael został rozproszony po ziemi aż do momentu, w którym będzie wypełniony czas, co wypełniło się w 1967 roku, po czym w 67 i 8 roku pojawiły się 4 zaćmienia księżyca, wszystkie dokładnie w święta Izraela, a więc widzimy zjednoczone Jeruzalem i Blood Moons, czyli księżyc we krwi. Następnie w 2014 i 15, to co przed chwilą widzieliśmy, zaćmienia księżyca, pierwsze zaćmienie, czyli Blood Moon, miało miejsce w święta Święto kalendarzowe Izraela, a następne częściowe zaćmienie miało miejsce w Feast of Trumpet, czyli w święto trąb podczas tetrady. A jakie to ma znaczenie? Oto w co ja wierzę. Te zaćmienia, jedno w 49, a drugie w roku 50, dotyczyło świętej ziemi, kiedy ona została oddana Izraelowi. W 67 i 68 dotyczyło to świętego miasta Jeruzalem, które się zjednoczyło i powróciło pod kontrolę Izraela po raz pierwszy od 2000 lat. Ale w roku 2014 i 15 ludzie pytają, jakie to miało znaczenie. Cóż, sprawa odbudowy świątyni nabrała niesłychanie wielkiego tempa właśnie w tych latach. De facto w tej chwili Sanhedryn jest w trakcie produkcji szczególnego oleju do namaszczenia Mesjasza, kiedy się pojawi. A więc wszystko jest gotowe na świątynię. Cała budowla, każde naczynie jest już gotowe. Najwyżsi kapłani są już trenowani i szkoleni do wykonywania swojego dzieła. Są oni absolutnie gotowi dzisiaj odbudować całą świątynię i po raz pierwszy od 2000 lat Izraelici modlą się na ziemi, zbierając się czasami w setkach lub tysiącach ludzi w miejscu, w którym powstanie świątynia. Dlatego wierzę, że już niedługo zobaczymy odbudowaną świątynię, co jest olbrzymim, monumentalnym znakiem końca czasów, którego nawet najbardziej niewierzący nie mogą podważyć. Jeśli nie wierzysz w znaki na niebie, możesz zapytać albo spojrzeć w obserwacje NASA, bo takie znaki nie wydarzają się tak często. Widzimy je raczej raz na setki lat. Samo zaćmienie słońca jest fenomenem, a tym bardziej tetrady, które wydarzają się dokładnie w święta Izraela. Kolejnym niepodważalnym, potężnym znakiem końca czasów jest wydarzenie, które miało miejsce 20 września 2017 roku. To, co wam powiem, jest drugą najważniejszą rzeczą, która wydarzyła się w moim życiu w odniesieniu do końca czasów. Urodziłem się w 53 roku, a więc nie było mnie jeszcze, kiedy Izrael powstał, ale już byłem na świecie w 67 roku, kiedy miasto Jeruzalem się pojednało. Drugą najważniejszą rzeczą było znak z objawienia 12, 23 września 2017 roku. Opisuje ono ostateczny znak astronomiczny, który będzie miał miejsce. Możecie zobaczyć na ekranie.
To jest objawienie 12 rozdziału. Przeczytajmy najpierw werset, a potem to objaśnię. Na niebie ukazał się wielki znak. Kobieta ubrana w słońce z księżycem pod stopami, w wieńcu z 12 gwiazd na głowie. Była w ciąży, w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Na niebie pojawił się też inny znak. Był to wielki ognisty smok. Miał 7 głów, 10 rogów, 7 diademów na głowach. Jego ogon zmiótł z nieba 3 część gwiazd i zrzucił je na ziemię. Smok stanął przed kobietą, u której rozpoczął się poród. Chciał pożreć jej dziecko, gdy tylko się urodzi. Ona zaś urodziła syna, mężczyznę, który żelaznym berłem ma rządzić wszystkimi narodami. Jej dziecko zostało porwane do Boga i do jego tronu. A ona sama uciekała na pustkowie. Tam Bóg przygotował jej miejsce i tam miała być karmiona przez 1260 dni. To się w niezwykły sposób wypełniło. Pozwólcie, że wam wyjaśnie. Spójrzcie na ekran. 23 września 2017 roku konstelacja Lwa znajdowała się nad głową konstelacji Virgo. Oczywiście Virgo oznacza dziewica, panna, co oznacza brzemienną Marię. Konstelacja Lwa przedstawia Jezusa, więc dziewicą, panną jest Maria. Lwem jest Jezus, który posiada 9 gwiazd. Jeśli pamiętacie, jest napisane 9 gwiazd otaczało jej głowę. Pamiętając, że 9 gwiazd konstelacji Lwa uzupełnia ten zarys. Ale 23 września 2017 roku Merkury, Mars i Wenus dołączyły do tych gwiazd, ustanawiając kolejną jakby koronę, której konstelacja Panny teraz ma 12 gwiazd, a następnie Słońce, jak widzicie na obrazie, spoczywało na ramieniu Panny, która była ubrana w Słońce, widzimy to w objawieniu 12.1, a Księżyc jest pod jej nogami, pod jej stopami. Następnie Jowisz Izrael postrzega jako znak Mesjasza. I tu jest niesamowita rzecz. Jowisz znalazł się w łonie Panny 20 listopada 2016 roku i pozostał w tym samym miejscu, jednak retrogradował, czyli posunął się wstecz od lutego do lipca, wychodząc z łona 9 września 2017 roku, gdzie przebywał w jej łonie dokładnie 41 tygodni, co jest dokładnym czasem płodu przebywającego w łonie matki, po czym wyszedł pomiędzy nogami Panny, co dalej czytaliśmy w objawieniu 12, który miał zostać porwany, co się tłumaczy harpazo. Teraz, kiedy spojrzysz na ten obraz, zobaczysz, że pomiędzy nogami Panny znajdował się czerwony, straszny, ohydny obiekt. Jeśli uświadomisz sobie to, o czym mówię, będziesz zszokowany. To było pomiędzy nogami Panny, czyli Virgo, co było zarejestrowane przez NASA i innych. Oni zamalowali to małym czarnym kwadratem, aby to zablokować. Możesz to zaobserwować, jeżeli dobrze się przyjrzysz. W tym małym obrazku Virgo, czyli Panny, zauważysz także, że to jest również autentyczny obraz, którego zamazali czarnym kolorem, że jest to straszna czerwień, za którym kryje się straszna postać, kreatura, która mogła być równie dobrze smokiem z 12 głowami. To, o czym mówię, naprawdę się wydarzyło 23 września 2017 roku. Dlatego mówię wam, że to jest absolutnie niesamowite i dech zapierające. Kiedy Jezus mówił o znakach na niebie, sami dla siebie możecie zobaczyć główne, podstawowe znaki, których nie możemy podważyć. Przy okazji istnieje program komputerowy Stellarium, gdzie sami możecie przejrzeć i zobaczyć te wszystkie zdjęcia, bo nie chcę, abyście wierzyli mi tylko na słowo, ale sami sprawdźcie. Ponieważ Bóg wyraźnie stworzył w Genezis w 1 rozdziale znaki uniwersalne, globalne oraz we wszechświecie, które świat będzie w stanie oglądać od początku wszechczasów. Na początku ludzie nie dbali o to. Dziś niewyedukowani lub pyszni ludzie, którzy mają ducha Antychrysta, będą to na wszelkie sposoby podważać, bo tak samo kiedy Jezus przyszedł po raz pierwszy, wówczas Izrael go nie rozpoznał i nie zauważył. Mimo że istnieli ludzie, którzy patrzyli, obserwowali, informowali, ostrzegali, jednak ich prześladowano, tak samo jak i dziś. Ludzie tego świata to odrzucą albo nie będą obserwować, ale ty, skoro to oglądasz, to oznacza, że dbasz. Zobacz, co się wydarzyło w ostatnich 73 latach. Jeżeli my jesteśmy ostatnim pokoleniem, wówczas gdzie to nas stawia? Psalm 90 mówi, że nasze dni sięgają 70 lub 80 lat, a dziś jesteśmy 73 lata od czasu, kiedy Izrael powrócił do ziemi. Kolejnym wielkim znakiem końca czasów jest Izajasza 11. W tym też dniu Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby nabyć resztę swojego ludu, tych, którzy pozostali z Asyrii i z Egiptu,
i tak dalej, wzniesie sztandar narodom i zbierze wygnańców z Izraela, zgromadzi rozproszonych z Judy, z czterech krańców świata. Pamiętajmy, że po raz pierwszy, kiedy Jezus zgromadził Izrael, wtedy sprowadził ich z Babilonu. Następnie jest napisane, że po raz drugi, zbierając wszystkich wygnańców z Izraela i zgromadzi ich z czterech krańców świata. A to wydarzyło się 14 maja 1948 roku. To był najgłówniejszy znak, który zapoczątkował stoper albo zegar odmierzający koniec świata. To nie mogło wydarzyć się bez Izraela, który by istniał na ziemi. Czwarty znak. Izrael pod panowaniem żydowskim. Łukasza 21:20-24. A gdy zobaczycie Jerozolimę oblężoną przez wojska, wiedzcie, że bliskie jest jej spustoszenie. Wtedy ci, których te wydarzenia zastaną w Judei, niech uciekają w góry, przebywający w mieście, niech je opuszczą, ludzie z okolic, niech do niego nie wchodzą, gdyż będą to dla miasta dni odpłaty, aby wypełniło się każde proroctwo. Biada w tych dniach kobietom w ciąży i karmiącym matkom, na ziemi bowiem nastanie wielki ucisk i zapłonie gniew skierowany przeciwko temu ludowi. Jezus to prorokował 40 lat, zanim to się wydarzyło. Daniel w rozdziale 9 prorokował dokładnie to samo, o tym, że Jeruzalem będzie zniszczone, ale Jezus również powiedział, że na ziemi nastanie wielki ucisk i zapłonie gniew skierowany przeciwko temu ludowi. A więc rzymski generał Tytus przyszedł, mordując prawie milion Żydów, niszcząc miasto Jeruzalem, burząc ich świątynie, biorąc resztę Żydów w niewolę, podczas gdy reszta rozproszyła się po całym świecie, tak samo jak Biblia powiedziała. Aż do 1967 roku Jeruzalem było odnowione i pojednane i poddane pod kontrolę Izraela. To był potężny znak końca czasów. Widzisz, czytam to prosto z Biblii. To są rzeczy, które były zapisywane od tysięcy lat. To nie są ukryte rzeczy albo tajemnicze, których nie jesteśmy w stanie widzieć. To są wyraźnie, otwarcie napisane rzeczy informujące, że takie wydarzenia będą miały miejsce. Joela 3, 1 i 2 w angielskich Bibliach, a w naszych polskich Joela 4, 1 i 2. Bo właśnie w tych dniach i w tym czasie, gdy odmienię los Judy i Jerozolimy, zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do doliny Jehoszafata. Tam będę się z nimi sądził z powodu mego ludu i mego dziedzictwa Izraela, które rozproszyli pomiędzy narodami, a moją ziemię podzielili. Tak jak mówiłem na początku o administracji i zarządzaniu obecnego prezydenta Bidena, oni w tej chwili próbują przejąć Jeruzalem i oddać ją Palestyńczykom, co da im kontrolę i władzę nad Jeruzalem. Czyli Biden rozpoznaje Palestyńczyków jako właścicieli wschodniego Jeruzalem. Izrael negocjuje, dlaczego nie wezmą części zachodniej. Jednak Biden nie zgadza się na to, chcąc dać prawo Palestyńczykom do wschodniowej części Jeruzalem. Chcą koniecznie ich przenieść z zachodniego brzegu Jerozolimy, zabierając im Gazę i Synaj. A więc tak jak w Joela 4:2, ziemia Izraela została podzielona przez Stany Zjednoczone oraz Zjednoczone Narody, co wydarza się na naszych oczach, w Twoim życiu, na co Bóg nie może patrzeć, co bezpośrednio sprowadza na nich sąd, kiedy w tym samym czasie, w tych samych dniach, Bóg mówi, tam będę się z nimi sądził z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa Izraela, które rozproszyli między narodami i całą moją ziemię, którą oni podzielili, ponieważ to jest ziemia pańska. Nikt nie ma prawa twierdzić, że to jest ich ziemia albo ją sobie przywłaszczać. Szósty znak mówi, że Jerozolima jest najbardziej kontrowersyjną własnością na ziemi, która mogłaby spowodować Armagedon. W tej chwili w dzisiejszych wiadomościach podaje się, że Izrael jest miejscem o największych problemach i konfliktach z polityką na całym świecie. Nikt nie jest w stanie tego rozwiązać. Zachariasza 12 mówi, oto ja uczynię Jerozolimę pucharem zawrotu w głowy dla wszystkich ludów wokoło. Oblężenie Jerozolimy dotknie również Judy. W tym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim kamieniem dla wszystkich ludów. Każdy, kto spróbuje go dźwignąć, ciężko się zrani. Zbiorą się zaś przeciwko niej wszystkie narody ziemi. Ostatnia scena historii ludzkości jest czasem, kiedy cały świat zbierze się przeciwko Jeruzalem. Widzieliśmy to już pod zarządem Obamy oraz kiedy Zjednoczone Narody starały się zmusić i stworzyć pewną ustawę albo rozwiązanie, a raczej zarządzenie militarne, aby zmusić Izrael, aby się poddał i oddał swój naród. Oto co się stanie. Oni nie oddadzą
wschodniej części brzegu Izraela. Izrael obstaje przy tym, że Jeruzalem zawsze będzie ich wieczną stolicą, a świat będzie ich za to nienawidził, wywierając presję z każdej strony. Nie musimy patrzeć daleko, wystarczy włączyć wiadomości i zobaczyć, że właśnie to się wydarza. Widzimy ultimatum, jakie stawiają Zjednoczone Narody oraz wszystkie militarne siły światowe, które wkrótce się zbiorą przeciwko Jeruzalem i Izraelowi, który jest największym punktem konfliktu całego świata. Siódmym znakiem jest antysemityzm na całym świecie. Zachariasza 14. Oto nadchodzi dzień dla Pana, gdy podzielony będzie Twój łup pośród Ciebie. Zbiorę wtedy wszystkie narody do Jerozolimy na wojnę. Miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane, kobiety zgwałcone, połowa mieszkańców miasta pójdzie do niewoli, lecz pozostały lud nie będzie usunięty z miasta. Wtedy wyjdzie Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak w dniu swojej walki, jak w dniu bitwy. W tej chwili oni są najbardziej prześladowani, a tak naprawdę jest to naród najbardziej prześladowany w całej historii ludzkości. To oznacza z pokolenia na pokolenie, z milenium na milenium. W tej chwili widzimy niezwykle rosnący antysemityzm we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w uniwersytetach. Jest to zapodawane wszystkim studentom. To jest ogromny znak końca dziejów. Zauważ, że one wszystkie się wydarzyły. To nie są rzeczy, które się mają wydarzyć, ale już się wydarzyły. Dlatego nie mówię, że żyjemy pod koniec czasów. Mówię, że żyjemy pod koniec końca czasów. Bo jeśli kiedykolwiek był czas, w którym powinniśmy powstać, obudzić się i oczekiwać powrotu Jezusa w obliczu wszystkiego, co się dzisiaj wydarza, pamiętajmy, że jest nim przyjście Jezusa. Cały cel mojego programu jest, aby Cię wyedukować i zachęcić. Chcę, abyś był poinformowany na temat teologii końca świata, tego, co mówi Biblia, jak również chcę Cię zachęcić, abyś wiedział, że to, co się dzieje, jest jedynie wyznacznikiem tego, że nasz Pan przychodzi i że już niedługo się z Nim spotkamy twarzą w twarz. Chcę, abyście mieli na uwadze, że to, co Biden w tej chwili czyni ze swoją administracją, są rzeczami, które nigdy wcześniej nie miały miejsca. Miejcie otwarte oczy na to, co mówi Duch Święty, a jeżeli chcecie więcej informacji na ten temat, subskrybujcie do mnie, jeżeli znacie język angielski. Tam macie również kolejną opcję, gdzie możecie zapisać się do naszej zamkniętej grupy, w której podaję jeszcze więcej wiadomości dla tych, którzy chcieliby jeszcze bardziej zagłębić się w ten temat. Dziękuję Ci bardzo, że do nas dołączyłeś i pozostań z Bogiem.